Wiosenną rosą rano na pola wyjdą siewcy i w czarne pruzdy ziarno odwiecznym wrzucą gestem, a potem na zagonach wzejdzie im ruch i zielona ziemia, co rodzi plony, niech będzie pochwała. 7 września 2014 roku mieszkańcy gminy Szadek dziękowali za tegoroczne zbiory. Tradycyjne święto plonów rozpoczęła uroczysta msza w kościele pod wezwaniem świętego Idziego. Drodzy Panu, siostry i bracia, po żniwnym trucie, po ciężkiej pracy przy zbieraniu powszedniego chleba przychodzi moment na to, co dziś właśnie przeżywamy, na dziękczynienie dobremu Bogu. Nazywamy to święto dożynkami. Dziękujemy Bogu, bo to od Niego pochodzi życie, nie tylko nasze, ale i życie zwierząt, roślin. On wszystko podtrzymuje w istnieniu. To On daje nam siły do pracy. Dziękujemy dziś za tę ciężką pracę naszych rolników. Wszystkie sołectwa przygotowały na ten szczególny dzień wieńce dożynkowe. Znalazło się w nich to, co zebrano z pól, łąk, ogrodów i sadów w gminie Szadek. Ciężkie od ziarna kłosy zbóż, polne kwiaty, trawy, owoce i warzywa zostały ułożone w wymyślne wzory. Kształty wieńców dożynkowych ograniczała jedynie siła mężczyzn niosących je do kościoła. Rolnicy tradycyjnie przekazali dary księdzu proboszczowi, a on podzielił się z wiernymi chlebem z tegorocznego ziarna. Poświęcił też wieńce, które w dożynkowym korowodzie zostały zaniesione na stadion miejski. Można je było tam podziwiać z bliska. Dziadkowice. Górna Wola. Sołectwo Grzybów. Starostowie gminnych dożynek w Szadku przekazali pachnący, piękny bochen chleba gospodarzowi gminy. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na dożynkach gminnych oraz regionalnym turnieju sołec. Oto macie ten bochen chleba. Krajcie go nie dużo, nie mało, aby dla wszystkich wystarczało. Przyjmij, gospodarzu, od nas ten bochen chleba wypieczony z nowego zboża.
gospodaruj nim tak i uszanuj go, aby wszyscy w mieście, jak i na wsi, nikomu go nie brakowało. Bardzo dziękujemy za ten chleb z ciężkiej pracy rąk. Dzięki Bożemu wsparciu zobowiązujemy się, że będziemy nim dzielić i kroić, tak, aby każdemu stało, aby każdy ten kromkę chleba mógł kosztować i cenić codziennie. Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, Genowefa Galewska, przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Szadek i Artur Ławniczak, burmistrz Szadku, z szacunkiem ucałowali chleb. Prosimy pana marszałka, panią przewodniczącą, będzie nam łatwiej. Zawsze wśród ludzi życzliwych, tych, którzy pomagają, zawsze łatwiej. Potem wspólnie go podzielili. Błogosławią na dobro człowieka, niech się pomóc ludziom dom. Prawuchami na sierotę czeka, nie da płynąć ludzką. Jak każe tradycja, gospodarze województwa łódzkiego i gminy Szadek podzielili ten dożynkowy chleb pomiędzy mieszkańców i gości Święta Plonów. Nie mogło go zabraknąć dla nikogo. Tegoroczne gminne dożynki w Szadku połączone były z regionalnym turniejem sołectw i realizowanym przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego projektem Rolnictwo Energią Regionu Łódzkiego. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, ponieważ łódzkie województwo rolnictwem stoi, co możemy się przekonać właśnie dzisiaj w Szadku. Mamy produkty regionalne bezpośrednio od naszych rolników przetworzone i będziemy mogli je spróbować degustować przez cały dzisiejszy dzień. Jeśli ktoś będzie w stanie od początku do końca wszystkie stoiska przetestować i być w pełni sił, to ufunduję specjalną nagrodę. Dziękuję. Nagroda nie była potrzebna. Nikt nie był w stanie spróbować wszystkiego, co przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich z gminy Szadek, działające tam firmy, rolnicy i przedsiębiorcy, którzy gościli na regionalnym turnieju sołectw. Naszą ambicją jest, aby Szadek był stolicą rolnictwa w województwie łódzkim. Jest na pewno stolicą produktów tradycyjnych, regionalnych. Mamy ich najwięcej zarejestrowanych ze wszystkich gmin i pracujemy, żeby było ich więcej. Po to, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do Szadku, mogli zrobić sobie zakupy wędliny, chleb, przetwory zbożowe szeroko rozumiane, nabiał i jego galanterie. Tak, żeby zrobić cały zakup porządnych, tradycyjnych, nie chemii, ale tego, co najlepsze. To, co najlepsze, powstaje dzięki pracy wielu pokoleń rolników z gminy Szadek. Starościną tegorocznych dożynek została Agnieszka Owczarek. To uhonorowanie całorocznego trudu. No raczej tak. Zaskoczenie też, bo nie spodziewałam się tego, że akurat zostanę wyróżniona do takiej funkcji. Jaki był ten rok w pani gospodarstwie? Ogólnie powiem szczerze, że ciężko jest. Nie jest najlepiej, wszystko teraz tanieje i nasze pensje też idą w dół, a koszty nasze cały czas wzrastają. Mimo tych trudności pani Agnieszka wspólnie z mężem Piotrem prowadzi w Krokocicach 30-hektarowe gospodarstwo. Specjalizują się w hodowli bydła mlecznego, które rocznie daje 150 tysięcy litrów mleka. Starostą dożynek 2014 został Grzegorz Pietras. Z żoną Dorotą prowadzi w Szadku 25-hektarowe gospodarstwo. Uprawia zboża, łubiny i aronię. Jest taki zaszczyt na pewno i przekazanie pałeczki od starszych pokoleń, no bo prezentujemy pokolenie młodsze i cieszymy się, że jesteśmy doceniani i przejmujemy tego z nas po rodzicach, po dziadkach i idziemy w ich kierunku. Trzeba tą tradycję. Ale był pan przekonany do tego, żeby zostać na wsi, czy to po prostu tak się stało? Akurat w moim wypadku tak, dlatego że przyjąłem to po rodzicach i kontynuuję tą tradycję i czuję tą ziemię, czuję miłość do ziemi i to będę kontynuował. Mimo tych trudnych warunków, w jakich przychodzi czasem gospodarować, warto zostać na tym gospodarstwie? Tak, jak najbardziej, dlatego że pracujemy na własnym rozrachunku. Nie mamy, jesteśmy dyrektorami i pracownikami jednym w sobie po prostu i cieszymy się z tego. No i trzeba, ziemię trzeba czuć, trzeba ją kochać, trzeba mieć miłość do niej. Dlatego to doceniamy to i przejmiemy to po rodzicach. Będziemy to kontynuować. A
A gdy weseli żeńce już nie jest sposób sprotą, to przyjdzie polska jesień, oprawi ziemię złotą. Zebrane w spik szablony, odpocznie kto zmęczony, a wtedy odpoczynek niech będzie pochwalony. Zebrane w spik szablony, odpocznie kto zmęczony, a wtedy odpoczynek niech będzie pochwalony. Cieszmy się wszyscy, to czas zabawy. Cieszmy się, że nam nie braknie strawy. Cieszmy się wszyscy, to czas zabawy. Cieszmy się, że nam nie braknie strawy. Zebrane w szatrony, odpocznie kto zmęczony, a wtedy odpoczynek niech będzie pochwalony. Zebrane w szatrony, odpocznie kto zmęczony, a wtedy odpoczynek niech będzie pochwalony. Odpoczynek rolnikom na pewno się należy. Mają za sobą trudny rok i mnóstwo ciężkiej pracy, a jednak jak nikt inny potrafią cieszyć się tym, czym ziemia obrodziła. A trzeba przyznać, że hojnie obdarowała mieszkańców wspaniałymi produktami. Można ich było spróbować na stoiskach przygotowanych przez sołectwa i lokalne zakłady produkcyjne. Dziadkowice, wieś z niemal 700-letnią historią, pokazały tradycyjne wędzenie szynek i kiełbas. Takiego zapachu nie sposób zignorować. Oprócz tego na ich stoisku udekorowanym kłosami zbóż, ziarnem, dorodnymi warzywami były też bigos, pasztet, garniec ze smalcem, kiszone ogórki i ciasta. O Lubczyku rzeknę słowo. Wiem też o nim to i owo. Namiętności wzbudza fale, Viagra nie jest lepsza wcale. Piękny flakonik przypomina ten, w którym królowa Elżbieta trzymała tonik z rozmarynem. Zapewniał jej wieczną urodę. Przatów postawił bowiem na zioła. Ich stoisko zamieniło się w ziołową chatkę. Były więc zioła w każdej postaci. Suszone, w nalewkach, zaszyte w specjalnych kocykach i poduszkach. Oczywiście i tu nie zabrakło pyszności. Była zupa gulaszowa, śledź w śmietanie, pulpeciki i ciasta. Ja myślę, że zioła to jest taki temat, który jest teraz bardzo modny i potrzebny nam wszystkim. Z tej chemii, ja już powiedziałam, że tej chemii mamy tak dużo wokół siebie, a ziół tak dużo, a tak mało wiedzy na ten temat, że byśmy chcieli, żeby tych ziół było coraz więcej i coraz wszyscy je byśmy propagowali. No właśnie, a skąd czerpiecie wiedzę na ten temat? Proszę Pani, wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To dowiadujemy się od naszych babć, od mam. Uzupełniamy wiedzę teraz przez internet. No i tak to się szerzy. A z zioła zbieramy wokół naszych domów. Nie mamy, u nas jeszcze nie ma ogródków takich typowo zielnych, ale każda w ogródku coś tam takiego maleńkiego ma, pojedyncze zioła. I to stosujemy u siebie dla urody, dla zdrowia, na miłość, na wszystko. A ten rok był dobry? Na zioła? U nas było cudownie na zioła. Jest rok przekropny, zioła rosną, są piękne, dorodne, także naprawdę jesteśmy zadowoleni ze ziół. Szadek, stolica gminy, zachęcał do swojego stoiska pięknymi, soczystymi jabłkami. Panie w strojach truskawek częstowały zupą pokrzywową, czerniną i wieloma innymi. Dzisiaj postawiłyście na jabłka. Dlaczego? Bo w tej chwili jest ich bardzo dużo. Są zdrowe. Produkowane w probiotechnologii jest super. Także no, są dobre. Bo wiem, że są dobre, bo akurat nie sad mamy, także wiem. Dlaczego warto jeść właśnie nasze produkty, takie, które są wytwarzane właściwie metodami tradycyjnymi? No to znaczy, no, podstawą w ogóle naszego życia okazuje się, że jest żywność. Jeżeli źle jemy, to chorujemy. No i od tego się zaczyna prawdopodobnie. To znaczy, my w tej chwili to ograniczamy się do swoich produktów, bo i warzywa, owoce, staramy się mieć swoje, czy tam kury, gęsi, czy inne. Każdy z takich małych gospodarstw jeszcze.
w ten sposób jakoś funkcjonujemy i nie, zasadniczo nie chodzi się kupować gdzie indziej, po prostu mamy swoje i wiemy co jemy, to jest na tej zasadzie. Ale też chętnie dzielicie się pomysłami na to, co zrobić z tych produktów. No tak, troszeczkę mamy tutaj pomysłów. Dzisiaj się wystawiliśmy ze schabem dojrzewającym, jest super, bo jest schab z naszych tutaj GSO-skich świń, też od rolników. I jest tylko i wyłącznie ziołami, solą, pieprzem konserwowany, wywieszany w przeciągu jakimś tam, takim przewiewnym miejscu i on dochodzi sam, jest naprawdę super, można spróbować. Schab dojrzewający rzeczywiście był super, delikatny tak, że rozpływał się w ustach. Szatkowskie gospodynie przygotowały też przetwory, smalec i kiszone ogórki. Sikucin chwalił się pięknymi dyniami i patisonami. Słoneczniki kusiły lśniącymi pestkami, które zapewniają solidną dawkę nienasyconych kwasów tłuszczowych, białka i wielu minerałów niezbędnych dla zdrowia. Z makówek można było zrobić piękny bukiet. Jabłka w koszu pachniały zachwycająco babcinym sadem. Wizyty w domu dziadków przypominały też stare sprzęty domowe. Dzieże, szatkownica do kapusty, beczka czy kołowrotek. W Krokocicach chłop i baba zasiedli do tradycyjnego posiłku. Na stole musiało być swojskie masełko, biały ser i ziemniaki w mundurkach. Przydały się manekiny, bo inaczej wszystko natychmiast zniknęłoby z talerzy. Panie z Krokocic w pięknych ludowych strojach kusiły pachnącymi kiełbaskami, ciastami i nalewką zapewniającą 100% odlot. Co jest takiego charakterystycznego dla Krokocic? Czy jest to jest jakaś potrawa? Czy... Tak, jest typowo żurek, taki na swojej kiełbasce, na swoim zakwasie, tak, bigos, też wszystko swoje, grzybeczki swoje, kapusta swoja, no oczywiście mamy swoje stroje regionalne, tak, sieradzkie, tak, to mamy w wyposażeniu całe, wszystkie kobiety z koła gospodyń mają te stroje. Dlaczego to robicie, dlaczego warto? Dlaczego warto? Dlatego, żeby podtrzymać tradycję, tak, naszych babci i prababć, które te stroje szyły nasze babci, a teraz nam przekazały nam, młodszemu pokoleniu. Przekazywanie strojów czy przepisów kulinarnych jest niezwykle ważne, bo tworzy więzi międzyludzkie. Pozwala czuć się częścią społeczności. W Choszczewie, dawnej wsi szlacheckiej, śladów przeszłości zostało niewiele. Zawsze jednak znajdzie się pyszne ciasto, sycąca zupa czy tradycyjny smalec. Żywe są też stare obyczaje. Mieszkańcy Choszczewa pokazali, jak kiedyś wyglądała obróbka drewna i do czego służyły różne narzędzia. Ja tylko żnę takie krótkie. A ona by ciągle chciała długie i długie. A teraz elektrycznością długiego nie narznie. Nie trzeba to wrócić do starożytności. Stołek, zrobisz sobie krzesełko. Nie pójdziesz do stolarza, żeby ci ustaw zrobić z tego i wszystko robi. O Rzepiszewie pisano już w 1386 roku. Tam Józef Leopold napisał pracę o historii ziemi szatkowskiej. Zapewne doskonale znał smak wyrabianych we wsi serów, doskonałych pasztetów i mięs. Być może w jego domu używało się drewnianych wyżymaczek, w kuchni wisiały makatki, a chłopi chodzili w pole w chodakach. Meble zdobiły koronkowe serwetki, a na bożonarodzeniowej choince wisiały aniołki ze słomy i makaronów, zabawki i łańcuchy z kolorowego papieru. Do Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu, a podczas dożynek i turnieju sołectw w Szatku nie można było ominąć stoiska Wilamowa. Takiego chleba z ziarnami nigdzie indziej się nie znajdzie. Wszystko, co przygotowały wilamowskie gospodynie, pachniało, wyglądało i smakowało wspaniale. Za sprawą małej wystawy można było cofnąć się nieco w czasie i wyobrazić sobie szycie na maszynie napędzanej nogami, do maglowania służyła drewniana maglownica, a do prasowania żelazko na duszę. Górna Wola ozdobiła swoje stoisko dorodnymi warzywami, które zebrały panie w swoich ogrodach. Na ich tle doskonale prezentowały się pieczone kiełbaski, bigos, kotlety, udka kurczaka i chleb ze smalcem. Ale wieś to nie tylko zboża, warzywa i owoce. Nie obędzie się bez zwierząt, choć na dożynki nie dało się zabrać tych większych, jak krowa czy świnia. Świetnie pozostały inwentarz reprezentowały gołębie i króliki. Mnóstwo działo się na stoisku Stowarzyszenia Kobiet Ogrodzimia i Szatkowic KOS. Najpierw rzucały się w oczy ozdobne warkocze z papryki, cebuli i czosnku, potem zając z główek kapusty. Panie robią jednak znacznie więcej.
KOS skupia nie tylko kobiety, bo mamy również członków, panów, którzy nam pomagają. Działamy 5. rok. W przyszłym roku latem będziemy obchodzili 5-lecie, ale już 5. rok się zaczął naszej działalności. No i już mamy troszeczkę dorobku, bo już jakieś nagrody, jakieś dyplomy zdobywamy na tego typu imprezach, jak dożynki, jak turnieje sołeckie, jak jakiś agrotravel w Kielcach byliśmy kilka razy. No tu w okolicy na dożynkach, bo oprócz tego, że wystrajamy takie stoiska, przyrządzamy potrawy smaczne, regionalne, to jeszcze również mamy taki zespół, który okolicznościowo daje występy. Jakieś takie okolicznościowe jak na dożynki typu sianokosy, czy tam inne jakieś obrzędowe takie. I ludziom się to podoba i czasami gdzieś jeszcze poza nasz teren też wyjeżdżamy. Dlaczego się zebraliście i zaczęliście robić takie rzeczy? To znaczy pozazdrościliśmy troszeczkę paniom z okolic, bo nasze osiedle dopiero powstało w latach 70., więc nie było tu takiej tradycji, ale ludzie się tu sprowadzili z różnych okolic Szatku, prawie z każdej wioski na naszym osiedlu ktoś mieszka. I pozazdrościłyśmy, że inne sołectwa mają takie stowarzyszenia, też chciałyśmy coś robić. A może dlatego, że właśnie zostałam tą sołtyską, to tak się mi zamarzyło, żeby coś takiego zrobić. I powiem nawet tak szczerze, że jak zakładałam to stowarzyszenie, to stałam po mszy w kościele, pod kościołem i pytałam pań, która by chciała ewentualnie się do czegoś takiego zapisać, zgłosić. Były chętne, bardzo dobrze nam się współpracuje. To było widać na stoisku, gdzie wśród papierowych kwiatów znalazło się mnóstwo pyszności. Rolatki z boczkiem i śliwką, chleb ze smalcem, bigos, pieczona gęś, gołąbki z kaszą, krokiety i ciasta. Ozdobami mogą być też warzywa, stąd przeróżne dynie, bakłażany i pomidorki. W starej kuchni z jabłkami w wiklinowym koszu, przetworami na półce, piękna gospodyni robiła pranie w balii starą. Śmiechu było przy tym co niemiara. Tak. Może sobie większy dekolcik zrobić. Grzybów, jak sama nazwa wskazuje, musiał postawić na grzyby. Takich okazów grzybiarze często szukają godzinami, ale grzybowskie gospodynie mają swoje miejsca i nigdy nie wracają z pustymi koszykami. Ale w Grzybowie jedzą nie tylko grzyby. Są tam słodkie winogrona, gruszki, z których można zrobić zabawne jeże i wszystko to można oczywiście zamknąć w słoikach na zimę. No, może poza szynką na kości czy chlebem ze smalcem. Te wszystkie wspaniałości na co dzień dostępne są jedynie członkom rodzin pańsk gminy Szatek. Każdy jednak może spróbować doskonałych wędlin dzięki gminnej spółdzielni w Szatku. Takiego pieczonego prosiaka nie zje się nigdzie. Palce lizać albo wytrzeć je w pachnące jeszcze ciepłe chleby i bułeczki, które potem trzeba jak najszybciej zjeść. Gmina Szatek rzeczywiście jest stolicą rolnictwa województwa łódzkiego, bo tylko tam można posmakować wyrobów i potraw, których smak pamięta się z babcinej kuchni. Trzeba tutaj oddać pracę wielu rodzin, wielu zakładów, które funkcjonują na tym rynku od okresu przedwojennego i powojennego. Gmina spółdzielna i wiele tych mniejszych takich rodzinnych zakładów, to one, dzięki nim jest kultywowana ta tradycja. A teraz wracamy do tego, rozszerzamy, przypominamy i czekamy na efekty. Jedną z takich rodzin jest rodzina Sarników z Szatku, uprawiająca paprykę i pomidory. Odmian jest tyle, że każdy znajdzie ulubiony kształt, kolor i przede wszystkim smak. Papryczki, poza tym, że są doskonałą przyprawą, a czasem podstawą potrawy, mogą być także ozdobą. Podobnie jest z pomidorami od państwa Sarników, dlatego nie brakuje klientów.
Ogólnie mamy zbyt, po trochu, zawsze ktoś od nas, bo regionalny taki mamy swój produkt. Ja jestem mamą, która przekazała gospodarstwo synowi. Wie pani, my już to produkujemy od 20 lat, z mężem żeśmy w tym byli. No i syn to przejął, tylko już po prostu jest troszkę marka wyrobiona. On jeździ ze mną na targ, czy na jakieś tam dożynki, czy na wystawy. I dlatego no, coraz większa też jest zainteresowanie tym, takimi rzeczami. Bardzo ludzie chętnie to kupują, znają nas z tego, że mamy własne, przyjeżdżają do domu. No i dlatego idziemy w tym kierunku. No nie wiemy, jak się dalej to będzie toczyć, ale idzie na razie nieźle. No. Ale czy to znaczy, że państwo nie idą w ilość, czyli to polepszacze, znaczy, przyspieszacze, tylko nie, jakość? Nie, my mamy, nie mamy dużego gospodarstwa. Tradycyjnie uprawiamy korzeń w ziemi, pomidorka na przykład, żeby to był smak prawdziwy, żeby nie było to jakieś na dużą skalę, na watach uprawiane, tylko tradycyjnie. Dlatego ten smak przyciąga klientów i bardzo chętnie je kupują. Nagminne dożynki i turniej sołectw do Szatku przyjechali także rolnicy i producenci żywności z innych regionów województwa łódzkiego. Można więc było kupić ozdoby wykonane ze zbóż, łupin orzechów i wielu innych, wydawałoby się, zbędnych w gospodarstwie rzeczy. Gospodarstwo rybackie Bełdów zachęcało do jedzenia ryb. Wspaniałe, pachnące, soczyste i bardzo słodkie brzoskwinie można było kupić na stoisku gospodarstwa sadowniczego Konrada Banasia z Ochraniewa. Smakowite kiełbasy, szynki, kaszanki oferował zakład rzeźniczo-wędliniarski Stanisława Katuszy z Białej Góry. Nadmiarem jabłek na pewno nie przejmują się producenci soków Wiatrowy Sad z Kałęczewa. Świeże i zdrowe doskonale gasiły pragnienie w upalny dzień dożynek w Szatku. Adam Nowicki z Janowa w gminie Żelechlinek osłodził życie wszystkim. Przywiózł do Szatku wspaniałe, aromatyczne miody. To źródło zdrowia i przede wszystkim radości z wybornego smaku. Wszystkie te pyszności nie zmieściłyby się pewnie gościom w brzuchach, gdyby nie to, że na szatkowskich dożynkach można było sobie potańczyć. Na scenie występowały bowiem zarówno zespoły ludowe, jak i orkiestra dęta, a także młodzi wokaliści. Jedzenie jednak było najważniejsze i przyciągało tłumy gości, zwłaszcza że można było spróbować tego, co produkuje się lokalnie. Wiejskie wyroby wędliniarskie z Tarnówki niedaleko Szatku to nie tylko podtrzymywanie tradycji, która zapewnia doskonały smak dzięki starym recepturom. To także przykład, jak można rozwijać własne gospodarstwo, bo Dorota i Wojciech Piotrowiczowie produkują wędliny z własnych świń. Gmina Szadek wspiera rozwój takich rodzinnych zakładów. To jest obowiązek każdego samorządowca, aby swoje wyroby tutaj w sposób szczególny promować, aby nie były to wyroby sieciowe, gdzie kupujemy cenę, a nie produkt, gdzie kupujemy te wszystkie dziadostwa, dodatki, nie wiadomo co jeszcze, a za to płacą ludzie później zdrowiem. Mamy plagę raka. Plaga raka dotyka tego młodego pokolenia, tej młodej generacji.
dobra żywność jest naturalnym takim lekiem, który zapobiega rakowi. I trzeba o tym w szczególny sposób pamiętać. I po tę dobrą żywność warto przyjechać do Szatki. Zapraszamy codziennie oprócz niedzieli, a za chwilę zaprosimy na halę targową, w której będziemy mogli w kilku branżach kupować bezpośrednio od rolników. Bo najlepszym świadectwem jakości jest imię i nazwisko producenta. Bo jak raz spierniczy, to nikt do niego już nie wróci.